Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku popkulturowego i jako, że zbliża się koniec roku, to chyba wypadałoby podsumować sobie to, jak wyglądało w 2018 roku polskie kino. Dzisiaj zajmiemy się najgorszymi polskimi filmami 2018. Które były najgorsze? Sprawdzimy to. Miejsce numer 10, czyli moje chyba takie największe filmowe rozczarowanie, jeżeli chodzi o polskie kino 2018 roku, a mianowicie film Twarz Małgorzaty Szumowskiej. To produkcja, o której Wam już opowiadałem w popkulturowym, produkcja, którą widziałem na Berlinale, ale od tego czasu zdążyłem ją obejrzeć raz jeszcze, gdy już pojawiła się w normalnej dystrybucji i cały czas do tego filmu mam dokładnie takie same zarzuty. Dla mnie ten film przede wszystkim jest tabloidowy oraz pretensjonalny. Małgorzata Szumowska chciała zrobić poważny film, naprawdę na poważny temat, ale to nie do końca wyszło. Mam wrażenie, że tutaj szukała, kluczyła, chciała znaleźć nową metodę jakąś, ale troszeczkę się w tym wszystkim zapętliła i wyszedł nam taki Patryk Wega w spódnicy, czego niektórzy naprawdę boją się przyznać, bo to jednak Małgorzata Szumowska, nazwisko cenione na festiwalach, a dała nam, no nie ukrywajmy, dość przeciętny film. Nie wszystko tutaj się udało, aczkolwiek oddaję twarzy to, że naprawdę ten film całkiem nieźle się ogląda. Do tego główne role, czyli Mateusz Kościukiewicz i Małgorzata Gorol, to dobrze zagrane kreacje, no ale niestety nic więcej. Aczkolwiek jeżeli chcecie zobaczyć Twarz, to jak najbardziej oglądajcie. Pozycja numer 9 w moim rankingu to film pod tytułem Studniówka. Film, o którym mogliście nie słyszeć, bo on pojawił się w bardzo ograniczonej dystrybucji i ja troszeczkę boleję nad tym, że muszę go umieścić w tym rankingu, ale ten film jest po prostu tak zły, tak karykaturalny, że aż dobry. To jest jeden z tych filmów, które się ogląda, podczas seansu łapie się człowiek za głowę, nie wierzy w to, co widzi. Widzi naprawdę szereg amatorskich scen, gdzie mamy złe aktorstwo, później mamy też zły montaż, ale jednocześnie jest w tym filmie jakiś urok. To, co najbardziej uwodzi mnie w Studniówce, to to, że z Włoch przyjeżdża sobie Alessandro Leone i ma doskonałą świadomość tego, że robi zły film. To jest obraz absolutnie bez żadnej pretensji, który nie aspiruje do bycia poważnym kinem. To jest wręcz zabawa kinem. Mam wrażenie, że cała ekipa podczas realizacji doskonale zdawała sobie sprawę z tego, nad jakim scenariuszem, a właściwie nad brakiem jakiego scenariusza pracują. I chyba też mieli świadomość tego wszystkiego, jak to wygląda. Bo tutaj chyba wszelkie pieniądze, jakie były na film, wydano na licencję do znanych kawałków muzycznych, a cała reszta no, zrobiono po kosztach. No i wygląda to jak wygląda, jest to złe kino, ale jednocześnie jest jakiś urok, więc jeżeli film pojawi się na VOD albo jakimś cudem na DVD, to sięgnijcie po Studniówkę, bo jest to jakieś doświadczenie filmowe. Pozycja numer 8 w moim zestawieniu to takie kolejne największe rozczarowanie, jeżeli chodzi o tegoroczne polskie kino, a mianowicie film Eter Krzysztofa Zanussiego. To film, po którym wiele sobie obiecywałem. Obejrzałem zwiastun i obrazkowo to wyglądało wręcz fenomenalnie, naprawdę bardzo ładnie. Do tego Jacek Poniedziałek w roli głównej. Jacek Poniedziałek, który przecież w kinie nie jest tak często obecny, a tutaj mieliśmy go w roli głównej, więc czemu nie? Fabularnie Krzysztof Zanussi zajął się opracowaniem mitu o Faustie, więc to też brzmiało całkiem nieźle, ale efekt końcowy niestety nie jest zadowalający. Już pomijam to, że Eter jest zwyczajnie nudnym filmem, bo okej, dobra, tutaj nudny przynajmniej dla mnie, dla kogoś innego wcale nie musi być nudny, ale to, co mnie najbardziej boli, to to, że Krzysztof Zanussi popsuł zakończenie tego filmu. Dlaczego tutaj jest absolutny brak szacunku do widza i brak takiej inteligencji widza, że wszystko musi zostać wyłożone czarno na białym, po prostu kawa na ławę. No nie, tak się nie robi, dlatego to sprawia, że no Eter nie jest udanym filmem. Owszem, momentami ogląda się go bardzo fajnie, bardzo dobrze, no ale potem przychodzi zakończenie i człowiekowi ręce opadają. Właśnie takie miałem uczucia podczas festiwalu w Gdyni, gdy zobaczyłem Eter. Kolejna pozycja w zestawieniu to film, o którym również sobie już mieliśmy okazję rozmawiać w popkulturowym i to całkiem niedawno, a mianowicie to Plagi Breslau autorstwa Patryka Wegi. Film, który miał być zupełnie nowym otwarciem, zupełnie nowym Patrykiem Wegą, premiera tylko na Showmaxie, a tutaj tymczasem Platforma zamyka swoją działalność, a Patryk Wega daje nam jeden chyba z najsłabszych filmów w swojej filmografii. Film, który nie ma zbyt wiele do zaoferowania, jest po prostu takim
średniej jakości thrillerem z przewidywalnym scenariuszem, z przerysowaną Małgorzatą Kożuchowską, która chociaż tym razem odchodzi od swojej kreacji biednej matki Polki lub kobiety sukcesu, tylko stara się, z naciskiem na stara się, grać twardą babkę po przejściach, no ale niestety to wszystko nie funkcjonuje. Przewidywalny scenariusz, zła realizacja, wręcz taka pełna błędów. Zresztą jeżeli widzieliście Plagi Breslau albo chociażby Zwiastun, to chyba doskonale będziecie wiedzieć, o czym mówię. No nie ogląda się tego zbyt dobrze, film nudzi. No i jest to jednak typowy Patryk Wega. Jest dużo krwi, przekleństw i chyba tyle. No i przechodzimy do komedii romantycznych w moim zestawieniu, czyli pozycja numer 6 i Narzeczony na niby. To film, który swoją premierę miał na początku roku, więc przez moment zastanawiałem się, cokolwiek wam mogę powiedzieć o tym filmie i niestety przypomniałem sobie. Jest to produkcja pozbawiona dynamiki. Jest to produkcja szalenie nudna, ale oczywiście jest to pojęcie względne. Ja się na tym filmie zupełnie nie bawiłem. Irytował mnie wręcz swoimi niektórymi momentami, chociażby tutaj mega irytująca rola Piotra Adamczyka jako producenta show telewizyjnego, no i oczywiście wszędobylskie śpiewające dzieciaki, tak jakby producenci pomyśleli, że o tak, śpiewające dzieci są na topie, więc weźmy je do filmu, będzie to super wyglądało. Nie, nie będzie to super wyglądało. No i mój największy zarzut wobec filmu Narzeczony na niby, a mianowicie główni bohaterowie, teoretycznie naprawdę fajnie dobrana para, bo Julia Kamińska i Piotr Stramowski. Ale to na ekranie moim zdaniem zupełnie nie funkcjonowało. Pomiędzy tą dwójką nie było żadnej chemii, więc trudno opowiadać historię miłosną, gdy mamy dwójkę aktorów, których nic nie potrafi połączyć. No, moim zdaniem te klocki absolutnie do siebie nie pasowały i jestem zdziwiony, że Narzeczony na niby będzie miał kontynuację, no ale wiadomo, słupki w Excelu muszą się zgadzać. Widzowie poszli na ten film do kina, więc doczekamy się drugiej części. I kolejna produkcja w zestawieniu najgorszych i jednocześnie tytuł, o którym już sobie rozmawialiśmy w popkulturowym, bo nie sposób było o nim nie rozmawiać, czyli Miłość jest wszystkim. To film, który miał być następcą Listów do M, ale coś nie wyszło. Film, który przeraża swoją nudą, który przeraża brakiem fabularnych pomysłów. Znaczy, jakieś tam są oczywiście, bo to jest przepisany zagraniczny format na polskie warunki, no ale no właśnie widać to przepisanie. On zupełnie nie pasuje do polskich realiów. To film, który jest wręcz przesłodzony, tam lukier się wylewa z każdej strony ekranu. No nie ogląda się tego dobrze, więc ja aż się złapałem za głowę, jak można zrobić tak zły film świąteczny, bo przecież temat świąt to jest temat tak prosty, tak banalny, że wydawałoby się, że to jest samograj, że trudno to popsuć, a tu tymczasem otrzymujemy Miłość jest wszystkim i naprawdę źle się to ogląda. Pozycja numer 4 w dzisiejszym popkulturowym to produkcja pod tytułem Serce nie sługa. To jest film, który mnie szalenie zirytował i najchętniej bym wam w ogóle o nim nie mówił. Całkowicie zapomniał o tym filmie, no ale skoro robimy zestawienie najgorszych produkcji tego roku, to niestety wypada i powiedzieć o tym nieszczęsnym filmie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj teoretycznie komedię, która niespodziewanie przeradza się w dramat. Nie będę wam zdradzał szczegółów, bo może znajdą się śmiałkowie, którzy będą chcieli sięgnąć po ten tytuł. Bardzo szowinistyczny film. Chyba już dawno w polskim kinie nie widziałem tak szowinistycznego tytułu, który sprowadza kobietę jedynie do roli inkubatora. Do tego jest film, już pomijam to, że jest nudny, bo większość filmów w dzisiejszym zestawieniu jest nudnych, ale to, co mnie najbardziej w nim niepokoi i tak wręcz odrzuca od tego filmu, to, że tutaj chyba już podczas realizacji zgubiono całkowicie pomysł na fabułę. Widać, że produkcję starano się ratować na stole montażowym, że część scen w ogóle wypadła z filmu. Część została tak źle złożona, że widać jakieś tam fabularne błędy, błędy logiczne, właśnie braki scenariuszowe i niestety to wszystko wypłynęło na wierzch. Nie wiem, komu podobał się film Serce nie sługa, bo moim zdaniem jest to całkowicie jeden z najgorszych tegorocznych polskich filmów. No ale jeżeli będziecie mieli okazję kiedyś go nadrobić, no to sięgajcie na własną odpowiedzialność.
Miejsce numer 3 to pozycja, o której będę Wam opowiadał z lekkim bólem, bo mam słabość do filmografii Roberta Glińskiego. Bardzo lubię tego reżysera, lubię tego filmy, a tymczasem Czuwa i niestety mu w żaden sposób nie wyszło. To jest film, który widziałem już podczas festiwalu w Gdyni w 2017 roku i on od tamtego czasu przeleżał na półce od dystrybutora, bo nie było żadnego pomysłu, kiedy ten film wepchnąć do kin, bo miał tak złe recenzje. No niestety, film nie udał się w żadnym stopniu. Jedyne, co jest tutaj ładne, to zdjęcia, ale fabularnie, chociaż teoretycznie mieliśmy tutaj do czynienia z thrillerem rozgrywanym w środowisku harcerzy, czyli temat, który brzmi, który na papierze jest nawet dość interesujący i intrygujący, nie sprawdził się w żaden sposób. Robert Gliński chyba nie miał pomysłu do tego filmu. Mam trochę wrażenie, że on odświeżył jakąś koncepcję, która narodziła mu się w głowie 10 czy 15 lat temu i to było słychać, między innymi w dialogach to było słychać. Było widać, że autor Cześć Tereska troszeczkę zatracił takie trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. Kompletnie nie potrafił opowiedzieć o środowisku młodych ludzi. To niestety było widoczne i to bardzo widoczne na ekranie. Jednak już pominijmy to, ale moim największym zarzutem jest to, że tutaj po raz kolejny mamy do czynienia z twórcą, który w żaden sposób nie wierzy w widza. Otrzymujemy zakończenie i tutaj Robert Gliński postanawia, że wszystko zostanie wyłożone wprost, naprawdę wprost, przez usta jednego z bohaterów, który etap po etapie wykłada dokładnie to, co się wydarzyło. No naprawdę, ekranowe wydarzenia zostały wyłożone na sam koniec przez jednego z bohaterów, tak jakby widzowie może nie zrozumieli akcji, która się działa przez wcześniejsze 90 minut. No nie, to całkowicie niestety pogrążyło ten film i ja bardzo żałuję, bo naprawdę jeszcze liczę, że doczekamy się dobrej produkcji sygnowanej nazwiskiem Roberta Glińskiego, no ale Czuwaj filmem dobrym nie jest. Przy okazji studniówki wspomniałem Wam, że jest to film, który absolutnie nie rości sobie żadnych pretensji. Natomiast numer 2 w dzisiejszym rankingu to film, który rości sobie ogromne pretensje i wręcz chce być takim poważnym kinem, ale mu to nie do końca wychodzi. Chodzi mi tutaj o film Syn Królowej Śniegu w reżyserii Roberta Wichrowskiego. To jest film, który wygląda jak taki mroczny powrót kina z lat 90. w najgorszym wydaniu. Nic tutaj się nie zgadza, co jest dość zastanawiające, bo przecież jest to fabuła inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, a ja w żaden sposób nie wierzę w tych bohaterów i w te wydarzenia. Nie wiem, co się stało, że to nie wyszło, ale niestety otrzymaliśmy przerysowany oraz pretensjonalny obraz. I czas na wielki finał, czyli zdecydowanie najgorszy polski film 2018 roku, chociaż pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, bo film nie miał aż tak katastrofalnych recenzji, ale gdy ja go zobaczyłem na tegorocznym festiwalu Młodzi i Film, to naprawdę złapałem się za głowę i nie wierzyłem, że da się zrobić aż tak zły film. Chodzi tutaj o obraz pod tytułem Odnajdę Cię w reżyserii Beaty Dzianowicz, uznanej dokumentalistki, która postanowiła przejść do fabuły i zrealizowała swój pełnometrażowy debiut. I niestety widać, że Beata Dzianowicz w żaden sposób nie wiedziała, o jakiej rzeczywistości opowiada. Postanowiła stworzyć kryminalny thriller, ale to wygląda wręcz jak parodia tego gatunku. Jeżeli macie jakiś problem z Patrykiem Wegą, to naprawdę obejrzyjcie ten film, a od razu zrozumiecie, że Patryk Wega jednak chociaż tworzy różne filmy, które czasami są złe, czasem są bardzo złe, czasem są jedynie przeciętne, to naprawdę one są sztuką w porównaniu do filmu Odnajdę Cię. Tak naprawdę nic tutaj się nie zgadza, nic tutaj się ze sobą nie łączy. Mamy pokaz reżyserskiej nieudolności i jedynie Beata Dzianowicz zaczyna radzić sobie w scenach, które rozgrywają się w więzieniu, bo tam ma do czynienia z kobietami, które są naturszczykami, więc widać, że ona naprawdę potrafi pracować z prawdziwymi ludźmi, radzi sobie jako dokumentalistka, ale z fabułą nie potrafiła sobie poradzić. Ta historia jest naiwna, ta historia momentami jest wręcz głupia i ogląda się to naprawdę bardzo źle. Widać, że film próbowali ratować aktorzy, ale niestety Ewa Kaim w roli głównej jest fatalna. Dariusz Chojnacki oraz Michał Żurawski robili co mogli, aby uratować ten scenariusz, no ale no nie dało się. A natomiast Piotr Stramowski wyglądał trochę tak, jakby miał przerwę pomiędzy kolejnymi planami filmowymi Patryka Wegi i wpadł na chwilę, żeby sobie popalić kilka papierosów przed kamerą. Odnajdę Cię, to jest film koślawy, nieudolny, który miał trzymać w napięciu, a niestety niezamierzenie śmieszył. To by było na tyle w dzisiejszym popkulturowym. To był oczywiście moim zdaniem najgorsze
polskie filmy 2018 roku. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie lub macie zupełnie inne typy, to dawajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie porozmawiamy sobie z kolei o najlepszych polskich filmach 2018 roku, bo chyba będzie o czym pogadać i to też świadczy o jakości naszego kina. Dzięki za uwagę, cześć!